Hej, cześć wam! Dziś chciałem się z wami podzielić niesamowitą historią, jaka mi się ostatnio wydarzyła, ale zanim przejdę do sedna, dlaczego właśnie chcę wam o tym powiedzieć, ponieważ. Jak wiecie, jestem zwolennikiem pracy za darmo, co jest dosyć kontrowersyjne. Oczywiście nie dla każdego i nie w każdym przypadku. Wszystko zależy od strategii, którą, którą sobie ustalicie i zadecydujecie, kiedy warto pracować lekko i za darmo, lub nawet dopłacić do tej pracy, aby móc zrobić coś dla danej firmy. To jak najbardziej wchodzi też w grę. I stwierdziłem, że podzielę się z Wami z tą historią, żebyście po prostu uwierzyli, że nawet osoby, które nie mają problemu z klientami, mają, mają, że tak powiem, zleceń aż za dużo, także pracują za darmo lub po znacznie niższych stawkach, aby osiągnąć jakiś tam kolejny sobie postawiony cel. I właśnie ta historia mówi o tym. W zasadzie tyle, tyle wstępu, więc o co chodzi? Jakiś czas temu zapisałem się do szkoły automatyzacji, gdzie organizował ją Grzegorz z edu.pl, pewnie wrzucę tu teraz jakieś info i... W jakim celu poszłem do tej szkoły? Tak naprawdę nie wiedziałem, czego, czego w ogóle tam oczekiwać, czego się spodziewać, ponieważ no Webflow już wydaje mi się, że dosyć dobrze znam, więc w zasadzie poszedłem tam w zasadzie z ciekawości, poznać jakichś ludzi, zobaczyć w ogóle, jak się uczy innych, nabrać jakieś tam doświadczenia, być może mi się to spodoba, zobaczymy. No i w tej szkole były różnego rodzaju zadania. Ja nazywam to szkoła. no To był w zasadzie taki kurs, można powiedzieć, gdzie gdzie były jakieś tam terminy, rzeczy do zrobienia. Jednym z zadań było wykorzystanie e, takiej nie wiem, nakładki na webflow, system flow. Też, też wrzucę pewnie jakieś info, sprawdźcie sobie, bo był dosyć fajny produkt. I wykorzystanie tego frameworku, aby stworzyć z tego jak najszybciej jakąś stronę. I, no i w zasadzie to było takie zadanie. No i teraz. Pomyślałem sobie, ok, framework znam, Webflow znam, więc dla mnie to, to żaden problem. I zamiast tworzyć po prostu coś, co nikt nie potrzebuje, bo tak, tak w zasadzie to zadanie opiewało, po prostu stwórz cokolwiek, stwierdziłem, że, że przejrzę się, e, zobaczę wśród moich klientów, kto ma już dosyć starą stronę i po prostu zrobię mu redesign. Pokażę mu to. Wyjdzie pewnie fajnie, więc zaakceptuję. Klient pewnie będzie zszokowany, że w ogóle dostaje coś ode mnie kompletnie za darmo. A ja po prostu zrobię coś na zaliczenie. No i stwierdziłem, przede wszystkim zobaczyłem w ogóle na stronie System Flow, że oni też promują realizację. Od różnych ludzi, które mm, zostały wykonane w oparciu o ten framework System Flow. No i nie było tam za wiele realizacji, a nieraz widziałem, czy to na Twitterze, czy, czy na LinkedIn, że System Flow jest dosyć mocno opromowany, czyli właściciele m.in. Grzegorz, no dosyć pompują, że tak powiem, inwestują w ten produkt, bo często widzę gdzieś tam w mailach, gdziekolwiek w ogóle, w jakichś zewnętrznych serwisach, które mówią o system flow. Więc od razu co mi się nasunęło, skoro ktoś bardzo promuje ten produkt, to warto być na ich stronie, jako ktoś, kto zrealizował jakąś stronę z tym produktem. Więc, pierwsze, co przyszło mi do głowy, trzeba zrobić coś, czego oni nie mają w portfolio, ponieważ frameworki, template, y, szablony, ma, mają to do siebie, że, za, że my, kupując taki produkt, raczej myślimy, że no ok, zrobimy coś po prostu bardzo podobnego na tym frameworku, na tym template, cie. będzie nam ciężko zrobić coś zupełnie innego, więc co mi do żeby dostać się, żeby jakby ten mój projekt był na tyle dobry, aby właściciel System Flow chciał go umieścić w swojej galerii, posta postanowiłem zrobić coś zupełnie innego, wciąż korzystając z tego frameworku, albo, ale żeby ten choćby homepage kompletnie wyróżniał się od innych projektów, bo pomyślałem sobie, że pewnie wtedy chętnie wybiorą właśnie ten mój projekt do galerii, a tam było około 100 osób, które robiło te zadania. Także konkurencja była dosyć spora, więc mówię, wyróżnij się albo to jest Ta standardowa zasada. No i zrobiłem właśnie projekt dla klienta. Pewnie w tej chwili zobaczycie go na ekranie. No, i ten projekt, nie wiem czy wygrał, czy nie, nieważne, ale został wybrany i umieszczony w galerii System Flow. No, i oczywiście pod tym projektem mogłem się podpisać, i zostawiłem sobie tam link do mojego angielskiego portfolio, nie do polskiego, bo cała witryna jest po, po angielsku, więc, więc niech to wyjdzie gdzieś tam w świat i zobaczymy, co, co się stanie. I dosłownie nie minął tydzień, i odezwał się do mnie właściciel firmy Logo.com, więc jak się dostaje maila z takiej domeny to pierwsze co się myśli pewnie jakiś spam dobrze, że go przeczytałem, a nie od razu skasowałem i okazuje się, że właśnie właściciel tego portalu, to jest ogólnie aplikacja do generowania logotypów, szuka kogoś, kto wdrożyłby mu Webflow przy użyciu systemu Flow właśnie w jego stronę. Jego strona była już na Webflow, nie wyglądało to najlepiej, ktoś to tam na szybko zrobił no i jemu się spodobał ogólnie cały system flow i, i żeby to wdrożyć. No i zaczęliśmy korespondować. Dla mnie pokazanie czegoś takiego w portfolio no jest naprawdę czymś istotnym. Sama domena już dużo mówi. Ogólnie z rozmów wyszło, że e, oni mają około 500 tysięcy użytkowników miesięcznie i ponad 50 tysięcy logotypów już wygenerowanych. Stąd właśnie pomysł na ten ClickBite na okładce. Więc sorry, nie chodziło o 50 tysięcy funtów. No i co, projektować i wiedzieć, że to ogląda tyle set tysięcy ludzi. No to jest coś. Dla mnie to jest coś. Nigdy w życiu nie miałem takiego dużego zlecenia, żeby żeby tak duża na tak dużą skalę. No, stres był dosyć dosyć duży. Pomyślałem sobie, no taką firmę pewnie stać nie wiem na pięciocyfrową kwotę jak nic, ale z drugiej strony nie chciałem usłyszeć nie. Skoro ktoś szukał kogoś takiego jak ja, freelancera, no to już może to powiedzieć, że raczej nie chce jakiejś agencji za pięciocyfrowe kwoty, tylko bardziej cztero, 3 cyfrowe. Więc wyszedłem z moją propozycją cztero-cyfrowej kwoty, ale tak naprawdę chętnie nawet bym to zrobił za trzy cyfry lub nawet za free, bo bardzo zależało mi, żeby pozyskać po prostu takiego klienta, bo Ogólnie, cała strategia wiąże się z tym, że chcę spróbować wejść na rynek typowo amerykański, angielski, jakkolwiek go nazwał, żeby spróbować po prostu swoich sił. Jak wiecie, do teraz głównie pracuję z Polakami w UK. To się widziało z tego, że jak zaczynają w ogóle moją przygodę z web designem, no, próbowałem na rynku brytyjskim, ale klienci, którzy do mnie trafiali, to nie było to, co chciałem robić, to było po prostu koszmar, ale też wtedy byłem w troszkę innym, że tak powiem, momencie, miałem słabsze portfolio, więc ostatnio stwierdziłem, czemu nie spróbować ponownie zobaczyć, jak to jest, że tak powiem, z wyższej klasy klientami, więc bardzo zależy mi, żeby mieć w potwory jakieś sensowne realizacje. No i to wszystko doprowadziło, że no, poszłem w 4 0 że tak powiem, nie w 5, a podejrzewam, że spokojnie, by można było iść w 5 0 z, z informacją, jeszcze że w zasadzie udzielę nawet 50% rabatu, jeśli będę mógł widnieć gdziekolwiek na tej stronie, że ja przygotowałem ten design i to pięknie zagrało. Cena niestety znacznie spadła za tą realizację, ale nie ma co narzekać, bo i tak były to całkiem fajne pieniądze. A dostałem gwarancję, że będę widniał na tej stronie. W tym momencie jeszcze mnie tam nie ma, ale już, ro, już będzie, że tak powiem, ze mną mini wywiad, gdzie opowiem właśnie o wszystkich problemach starej strony. Nowej strony i będę widniał tam na ich blogu. A przede wszystkim, co bo też dla, dla mnie było ważne, będę miał link, czyli jakiś boost w SEO na pewno będzie, bo link będzie z, no, z domeny logo.com, która ma mega e, autorytet, jak sobie sprawdzicie w wszelkich tam aplikacjach. Dla mnie taki link jest bezcenny, więc e, byłem skłonny udzielić nawet 50% rabatu. A tym zagraniem, tak naprawdę, pokazałem, że nie zależy mi tak, tak bardzo na pieniądzach i no. Być może nawet to spowodowało, że właśnie dostałem po prostu możliwość pracy dla tej firmy. Wszystko skończyło się naprawdę bardzo fajnie. Sam design według mnie no nie jest to coś, pod czym bym się na 100% podpisał, ale klient miał swoją wizję. Pokazałem mu kilka moich wersji. Pewnie zrobię w ogóle osobny odcinek, jak to wszystko powstawało. Na tą chwilę możecie w tym momencie zobaczyć, ogólnie, jaka była moja wizja, jak to wyglądało. Okay, więc tak wyglądała oryginalnie strona, e, którą trzeba było, że tak powiem, ulepszyć. Więc zanim, że tak powiem, przystąpiłem do w ogóle e, jakby myślenia, jak to lepiej zrobić. No to sprawdziłem, co oferuje konkurencja. Więc tak, to jest jeden z głównych konkurentów. Wygląda to w ten sposób. Drugi konkurent i trzeci, jak widzicie, wszystko to są logo generatory i to, co mi się tutaj na pierwszy rzut oka wrzuca, to nie jestem do końca przekonany, jakie te logotypy jestem w stanie sobie tutaj wygenerować. Tutaj w zasadzie nie mam nic, tutaj też niewiele widzę. No, tu widzę jakieś loga, które no nie wyglądają najlepiej, więc to, co pierwsze pomyślałem, no, zróbmy coś, co pokaże. Jakie te loga są, bo wydaje mi się, że jest, jest takie przeświadczenie, że jak te loga będą generowane automatycznie, no to raczej nie będą sensownej jakości. A zobaczyłem sobie jakie ta aplikacja logo.com logo generuje loga i całkiem mnie to zaskoczyło, bo niektóre były całkiem dobre. Oczywiście to nie jest custom-made logo, więc więc nie macie co tego aż tak porównywać, ale logo, które ma kosztować parę 10 dolarów, naprawdę Designerzy, którzy pracują w takich budżetach, robią znacznie gorsze rzeczy niż tutaj ten generator. Więc moja propozycja była następująca. Coś takiego, jak widzicie, od razu pokazałem właśnie, jakie możemy tutaj otrzymać logo. I według mnie klient widząc to loga, ja w jakimś stopniu może zrozumieć, wow, no rzeczywiście mogę otrzymać jakieś sensowne logo i zacznie wypełniać tutaj ten nasz call to action. Super nowocześnie, w zasadzie dwa kolory minimalistycznie, i no to był mój, że tak powiem, projekt, który, który faworyzowałem. Natomiast on nie przeszedł w 100%. No, głównie z powodu tego, że jednak on był zbyt designerski, jak to klient nazwał, i zrobiliśmy rewizję tego, która niewiele się zmieniła. Jak Was interesuje, jak to poszło dalej i dlaczego właśnie tak, a nie inaczej, to zapraszam Was do kolejnego filmu, który właśnie opowie o tym projekcie. Projekt zakończony. Myślę, że nie zdziwiłbym się, jak ten właściciel logo.com, bo chwilę żeśmy się poznali, ma jeszcze dużo innych serwisów. Być może będzie z tego jakaś kolejna praca. Ale jaki jest moral tego wszystkiego? Zobaczcie. Nigdy w życiu nie pozyskałbym takiego klienta, gdybym nie zrobił czegoś kompletnie za darmo. Tak naprawdę w tym przypadku jeszcze zapłaciłem za tą szkołę, żeby mieć możliwość zrobienia tego zadania, więc, więc to jest nawet jeszcze, że tak powiem, bardziej trochę hardcore. Owe. Ale zobaczcie, jak to się wszystko poukładało. Oczywiście ja tego kompletnie nie miałem zaplanowanego, choć. Ten system flow, coś mi tam już na początku, że warto byłoby się tam pojawić. No i tak to się wszystko skończyło. Dla mnie jest to niesamowita historia. Mam nadzieję, że czegoś was to nauczy, że naprawdę czasem warto zrobić coś za darmo, bo różne rzeczy się dzieją. A przede wszystkim warto się udzielać, gdzie tylko jesteście w stanie. W samej tej szkole też bardzo starałem się tam gdzieś zaistnieć, odpowiadałem na wszelkie pytania, jakie tylko były, aby jak najwięcej ludzi mnie poznało, przyszło do mnie na kanał, bo to była tak naprawdę dla mnie kompletnie darmowa reklama, a przy okazji nauczyłem się też wiele rzeczy i poznałem zajebistych ludzi. Już z kilkoma współpracuję nad innymi projektami. Kompletnie by tego wszystkiego nie było, gdyby nie chęć właśnie zobaczenia, jak taka szkoła wygląda. Dobra, to tyle w tym odcinku. A, zapomniałem jeszcze nawet tej historii. Widzicie, jak, co się stało z tym klientem, który dostał ode mnie ten nowy projekt, bo to też jest naprawdę fajna, fenomenalna rzecz. Pokazałem mu ten, ten, ten jego projekt nowy, napisałem mu, że przez to, że jest u mnie już bodajże 5 lat razem, współpracujemy i nie ma żadnych opłat, nie ma żadnych spóźnień za opłaty, regularnie opłacał właśnie obsługę strony, to przygotowałem dla niego nową wersję strony. Tamta już była kompletnie zestarzała, w ogóle bardzo, bardzo źle była wykonana odnośnie kodu. Pokazałem mu jak to wszystko wygląda. Wcześniej go poprosiłem, tylko żeby podesłał kilka nowych zdjęć, bo chcę mu zabdejdować portfolio, więc też nie za bardzo zdradzałem. Podesłał mi nowe zdjęcia, okazały się rewelacyjne w ogóle, że ten projekt w ogóle wystrzelił dzięki tym zdjęciom. Pokazałem mu to wszystko i jego odpowiedź, zaraz wam, wam wrzucę, wrzucę kawałek maila, żebyście zobaczyli, że rzeczywiście tak ludzie reagują. No, on był totalnie zaskoczony, tak mu się to wszystko podobało, że sam zaoferował mi, ile musi mi zapłacić. I teraz, widzicie, ja mogę powiedzieć, że nie wiem, ma zapłacić tyle, tyle, ale problem tutaj był taki, że robiąc mu tą stronę, te 5 czy nawet 7 lat wcześniej, ja miałem zupełnie in, inne stawki niż teraz i no nie było sensu, żebym teraz mu, że, że tak powiem, podawał moją stawkę, bo on, no, on by tego kompletnie nie zrozumiał. Cały, cały ten darmowy projekt za chwilę jakby poszedł w kierunku, że ja go chcę w ogóle naciągnąć na nową stronę w takich wysokich kosztach, a też nie chciałem mu podać jakiejś tam śmiesznej sumy, bo też nie chcę, żeby on, bo wiadomo, że, że liczę, że on będzie mnie polecał i on będzie mnie polecał w tych budżetach, które on zna, więc odpisałem mu po prostu w ten sposób. Wiesz co, ja w tym momencie pracuję już w, w zasadzie w pięciokrotnie wyższych budżetach niż myśmy wcześniej współpracowali, dlatego kompletnie nie ma sensu, żebym, żebym ci jakiś invoice na to wystawiał. Będę wdzięczny za polecanie. I dodałem jeszcze coś takiego, jeżeli chcesz mi się jakkolwiek odwdzięczyć, po prostu postaw mi kawę i wysłałem mu link do mojego mini systemu, gdzie można mi kupić kawę. Chyba jeszcze nie zrobiłem o tym filmu, więc wrzucę link poniżej, zobaczycie sobie, jak to wygląda. I ku mojemu zdziwieniu następnego dnia, tam w tym systemie, że tak powiem, są trzy wersje: jedna kawa, jakieś tam dwie kawy, i zapas kawy na cały miesiąc i można też wybrać opcję autosubskrypcji czyli co miesiąc ktoś stawiam mi jedną kawę, wielu lub mówię zapas kawy. i ten klient wybrał największą opcję w miesięcznej subskrypcji i w tym momencie już chyba trzeci miesiąc leci i regularnie co miesiąc 75 funtów dla mnie na kawę wpada zobaczcie jaka genialna historia nie spodziewałbym się tego kompletnie po, po kliencie, a tak ludzie reagują, jak zrobimy dla nich coś dobrego z własnej woli. Także zobaczcie, połączcie te wszystkie ogniwa, jak to się wszystko pięknie złożyło. I co życzę Wam w ogóle takich historii, bo. Coś takiego, jak, jak, jak wam się coś takiego trafi, to jeszcze bardziej będziecie kochali swoją pracę i jeszcze więcej chcieli dawać ludziom, bo to jest po prostu genialne. Genialne uczucie, którego chyba nie da się kupić za żadne pieniądze. no Dobra, rozgadałem się znowu. Mam nadzieję, że, że było pomocne. Jak wam się podobało, zostawcie lajki. Naprawdę to dla mnie wiele znaczy, że ktoś. Kliknie cokolwiek, bo ja wtedy wiem, że ten ktoś to ogląda. Jeżeli tylko oglądacie, nic nie zostawiacie, to ja po prostu nie wiem, że to oglądacie. Nie wiem, kim jesteście, więc, więc no chyba szkoda, nie? Dobra. Bye bye, cześć, hej.